Cześć, witam w kolejnym odcinku vloga PNDD. Dzisiaj zacznę nietypowo, bo nie z boiska, nie z osiru, nie z rozpoczęcia treningu, tylko z domu. Tutaj w tle z moim regałem z książkami, pamiątkami piłkarskimi, książką PNDD i tymi innymi rzeczami, które często widujesz na vlogu. I dzisiaj zacznę też nietypowo, bo pokażę Ci post z Facebooka, który opublikowałem w niedzielę, czyli wczoraj. Chodzi mi o ten post, tutaj takim zdjęciem, które zostało wykonane podczas turnieju. Post ten miał bardzo duży zasięg, 20 tysięcy użytkowników. Zresztą to widać tutaj po reakcjach, komentarzach i ilości udostępnień, 52 udostępnienia, więc temat poniósł się naprawdę szeroko. I o czym tutaj pisałem w tym wpisie? Może od początku. Pisałem a propos trenera dzieci podczas turnieju, że trener, który prowadzi taki zespół, powinien zachować spokój. Może dać wskazówki, może się odezwać, może żyć z drużyną, ale że musi to robić na spokojnie, z chłodną głową. Że najgorsze, co może być, to taki krzyczący trener, który wytyka tylko błędy, wywiera chorą presję, nieustannie steruje zawodnikami, albo co gorsza, rzuca nawet takimi hasłami jak wybij, wypij, wykop byle gdzie, no co ty robisz, jak ty grasz, i tak dalej, takie teksty i takie zachowanie trenera uważam za karygodne i to powinno być zdecydowanie karane, takie jest moje prywatne zdanie i przez związek i być może nawet normalnie jako prawo i po prostu jakieś służby, no bo to jest znęcanie się nad dziećmi moim zdaniem. No i tutaj wyraziłem właśnie taką opinię dosyć jasno i wyraźnie i bardzo dużo osób tutaj widzę poniosło ten temat, no bo dużo udostępnień się pojawiło, ale było też dużo komentarzy typu takiego, że ktoś tam z tym się nie do końca zgadza albo że coś tam innego jeszcze by powiedział i to powiem szczerze, mnie mocno zdziwiło. I dlaczego mnie to zdziwiło? Zdziwiło mnie to, ponieważ ja nie mówiłem w tym poście w ogóle o takim wycofaniu się, niepodpowiadaniu zawodnikom całkowicie, chociaż jestem zdania, żeby podpowiadać prawie wcale, jak najmniej, a wskazówki zatrzymać na koniec meczu, przerwę w meczu, po akcji skończonej rozmawiać z zawodnikami, ale broń Boże nimi nie sterować po prostu. To jest moje prywatne zdanie, ale rozumiem też, jeśli ktoś ma trochę inne i woli mówić troszkę więcej. Tylko że ja nie o tym mówiłem. Nie mówiłem o sposobie nauczania, nie mówiłem o wskazówkach, o feedbacku, o jakiejś nauce rozumienia gry czy zachowań taktycznych na boisku. Mówiłem o karygodnych sytuacjach, gdzie trener się drze, krzyczy na dzieci, cały czas nimi steruje jak na PlayStation, co mają zrobić, albo rzuca takie głupie teksty, o których wspomniałem. A mimo to pojawiły się tam jakieś komentarze, tak, że tutaj niekoniecznie się zgadzam, że może jednak nie, a może przecież nie możemy się wycofywać, tylko trzeba z dziećmi też żyć. I jasne, ja się z tym zgadzam, tylko skąd taka dyskusja pod postem, gdzie rozmawiamy o patologii? Gdzie rozmawiamy o patologii? I akurat nie te komentarze, które pojawiły się pod tamtym postem, ale takie sytuacje same w sobie po prostu utwierdzają mnie, że niby wszyscy to wiemy, że niby wiemy, jak się zachowywać, a na turnieju i tak jest swoje, bo trener uważa jednak inaczej, że trzeba coś więcej, że trzeba krzyknąć na dziecko, że trzeba coś mu podpowiadać, bo ono nie potrafi i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że chyba nie tędy droga, że trzeba tutaj podejść naprawdę ze spokojem i nawet jeśli chce troszkę więcej podpowiadać zawodnikom, dać im jakieś wskazówki, żyć cały czas z drużyną, rozmawiać, to muszę to mówić bardzo spokojnie, muszę być empatyczny, muszę schować emocje do kieszeni i tworzyć dobrą atmosferę i wtedy można pokusić się o takie zachowania, ale nie nerwowo i nie z emocjami i to był główny przekaz mojego posta i jeśli chcesz, to go przeczytaj. To była niedziela 3 listopada na Facebooku. Warto sobie przeczytać i zajrzeć. No a poza tym dzisiaj trening akurat wyjątkowo na hali, bo cały weekend padało, dzisiaj też cały dzień padało, więc będzie trening z rocznikiem 2010 wyjątkowo na hali. Dzisiaj wyjątkowo na hali, ale też wszystko przygotowane wcześniej i zaraz zaczynamy. Rozgrzewka w dwóch rzędach, zwód na środku i podanie na zewnątrz. Gramy w łapki w podporze przodem, czyli podpór przodem, celuję w dłonie kolegi z pary, a swoimi rękoma unikam trafień, uciekam przed nim. Patryk!
Głośno! Dobra, i dalej prowadzimy. Nawet na rozgrzewkę w orlikach zabawa imiona, orientacja, szybkość reakcji, komunikacja. Cały czas działamy intensywnie. Oskar! Szybko zatrzymuje piłkę obok. Cześć, witam już w kolejnym dniu. Dzisiaj wtorek. Wczoraj po treningu już nic nie nagrywałem. A dzisiaj zaczynam od trasy do Koszalina. Jadę na spotkanie do Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, do filii w Koszalinie, porozmawiać o zimowych rozgrywkach z prezesem i tam z całym zespołem ze związku. Będziemy rozmawiać, jak ruszamy z rozgrywkami, co się będzie przez zimę działo, jak to wszystko ma wyglądać. A przy okazji na pewno też sobie posłucham tutaj jakiegoś podcastu albo czegoś na YouTubie może związanego z piłką. Będę szukał jakichś materiałów, żeby w trasie też się pouczyć, też skorzystać. A jak już skończymy spotkanie, no to będę leciał, pędził wręcz do domu szybko, żeby zdążyć na treningi, bo dzisiaj mam dwa treningi. I rocznik 2.12 i rocznik 2.10, także będę musiał się pospieszyć, ale myślę, że coś tam kawałeczek uda się nakręcić i dam znać, co z tymi rozgrywkami wymyślimy, jak to będzie wyglądało, bo chcemy, żeby były takie zimowe, regularne rozgrywki dla tych najmłodszych zawodników. Już w drodze powrotnej. Wiem, że na vlogu wygląda tak, jakbym nie wysiadł z samochodu, ale musisz mi uwierzyć na słowo. Już byłem w Koszalinie i jestem w drodze powrotnej. I no co, trzeba dosłownie w tym tygodniu ruszamy z zapisami do Ligi Zimowej dla najmłodszych i później grudzień, styczeń, luty, marzec będziemy grać turnieje, tylko że na hali po prostu z najmłodszymi dziećmi. Nie tak często, nie co tydzień, pewnie bardziej co drugi tydzień, żeby było trochę miejsca na turnieje, żeby było miejsce na święta, ferie i tego typu rzeczy, odpoczynek zimowy. No i logistycznie też, żeby każda drużyna dała radę, ale chcemy po prostu zachować ciągłość rozgrywek przez cały rok. A poza tym jeszcze jedna inicjatywa, czyli dla wszystkich trenerów biorących udział w rozgrywkach Pierwsza Piłka, też będziemy ich zapraszać na takie spotkanie podsumowujące, połączone z konferencją, która też będzie dawała godziny do przedłużenia licencji i będzie bezpłatna tam. Pewnie 4-5 godzinna, jeszcze zobaczymy, na razie padł tylko pomysł i będziemy go tutaj szybko starali się zrealizować, ale w każdym bądź razie tak, żeby trenerów też dodatkowo nagrodzić za ten aktywny udział, zrobimy taką bezpłatną konferencję, rzeczową konferencję, być może ja coś poprowadzę, być może inni prelegenci przyjadą, to mówię, jeszcze na tygodniu się wszystko wyjaśni. Ale poza tym też chcemy dać takie indywidualne wyróżnienia dla tych najlepszych organizatorów, najlepszych trenerów, najlepszych drużyn, które naprawdę świetnie się spisywały przy organizacji rozgrywek dziecięcych. Także będzie się działo przez zimę także sporo, naprawdę sporo i mam nadzieję tylko, że weekendów na to wszystko starczy, bo turnieje, liga, konferencje, te wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy nie będzie jeszcze więcej się działo niż na jesień czy na wiosnę. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Najpierw dajemy sobie 2 tygodnie na zapisy i wtedy zobaczymy, ilu jest chętnych, jakie drużyny i jak to wszystko będziemy w stanie zorganizować. I teraz czas na to, co cygryski lubią najbardziej, czyli treningi. Jestem już na boisku, na Osirze, szykuję się już. Rozstawiam sobie stożki, boiska, bramki. Wszystko już musi być porządnie przygotowane do treningu, żeby później nie tracić czasu na reorganizację. I zaczynam standardowo z rocznikiem 2010, a później z rocznikiem 2012. I dzisiaj oczywiście, tak jak widzisz, też ćwiczymy na boisku. Mimo że troszkę padało, ale nie cały dzień. Trawa troszkę odpoczęła. Myślę, że woda zeszła praktycznie cała, tak jak już chodziłem na boisku. Także jest ok. Można trenować. Będzie zimno, bo ma być około 5 stopni maksymalnie później, więc o godzinie 19, jak 2012 kończy, no to będzie już chłodno, zimno, ale damy sobie tutaj radę, cały czas w ruchu, nikt nie będzie marzł, więc wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Idę dalej się szykować. Już wszystko rozstawione, dzisiaj dużo małych bramek, dużo pachołków, mamy dużo takich ćwiczeń na podanie, 2 na 1, 1 na 1, więc wszystko zawczasu przygotowane, 3 równoległe boiska, plus jeszcze mniejsze boiska, pachołki i duże bramki na grę swobodną. Dużo tego dzisiaj. 2 na 2 z fazą przejścia, 2 atakuje, 2 broni. Jak obrońcy odzyskają piłkę, to mają 2 małe bramki.
i atakujący zostają później w obronie. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, i bronicie! I na koniec gra swobodna na duże bramki, normalne ligowe bramki, czyli 5 na 2. I gramy 7 na 7. Jest 13 chłopców dzisiaj, więc trener gra z jedną drużyną, drugi trener, a 7 na 7 wychodzi gra. Jak widać, piękne, idealne warunki. Nie ma wiatru, nie jest wcale aż tak zimno, jak myślałem, że będzie. Lekko kropi deszcz akurat teraz, ale super, po prostu warunki idealne do treningu. Idealne. Teraz ćwiczenie na prowadzenie piłki połączone ze strzałami. Dzieci muszą zrobić dwa slalomy i później strzelają na jedną z 6 bramek, plus głośno liczą swoje punkty. Czyli jak najszybciej prowadzenie, strzał i punkt. Już po treningu, ciemna noc, porządnie. Jestem jeszcze pod Osirem, wykorzystałem tutaj światło zawieszone na budynku, żeby było mnie widać. Dzisiaj bardzo intensywne treningi, fajnie wyszło i ten czas trzasnął tak, zapomniałem w ogóle kamery parę razy wyciągnąć, żeby trochę więcej środków treningowych pokazać, no ale cóż, jeszcze nadrobię, myślę, w czwartek, a dzisiaj było tego troszkę mniej. Jadę już do domu odpoczywać, jutro też intensywny dzień, mimo że nie mam treningów, to dużo w PNDD też się dzieje, trzeba działać, trzeba robić i trzeba cisnąć, żeby to ta piłka nasza polska szła po prostu do przodu i była coraz lepsza. To też jest gdzieś moja misja i taka wizja na PNDD. Cześć, witam w kolejnym dniu. Idę na chwilę na boisko, na to boisko, które jest tuż obok mojego bloku przy szkole podstawowej numer 7, bo dzisiaj są tutaj małe zawody szkolne właśnie w piłkę nożną. Zorganizował je nasz trener z rocznika 2006, trener Krzysiek, żeby zobaczyć, czy są jeszcze jacyś chłopcy, którzy gdzieś do piłki nie trafili, a być może są sprawni, są całkiem nieźli i być może chcieliby dołączyć do akademii, więc taki mały sposób na dodatkowy nabór do tych starszych roczników. Pomysł bardzo fajny, szkoda tylko, że pogoda nam nie dopisała i podstawówki też trochę mniej, bo z tego co widzę są 3 albo 4 zespoły tylko, a miało być 7 albo 8, więc niestety jak widać gdzieś tam coś się wysypało, ale będziemy próbować, bo myślę, że to fajny sposób na dodatkowy nabór zawodników i zaobserwowanie zawodników, których gdzieś można było przeoczyć albo nie pomyśleli, żeby dołączyć do piłki, a tutaj jest taka okazja, bo ze szkoły podstawowej reprezentacja się pokazuje po prostu na boisku. Już wracam do domu, popatrzyłem sobie na 2 mecze, pooglądałem zawodników. Większość okazało się, że jest od nas z akademii, no bo skoro grali w piłkę, no to szkoła wystawiła te reprezentacje i jakoś to poszło. Ale trzeba pomyśleć po prostu, jak tu robić dodatkowe nabory. Jestem ciekaw też, jak to robicie u was. Czy robicie jakieś dni talentu, na przykład jak AMO, czy robicie w klubie jakieś dodatkowe testy, na przykład na rozpoczęcie sezonu, czy próbujecie to rozwiązać w inny sposób, może jakieś turnieje, czy po prostu ogłaszacie nabór, są plakaty i zapisy otwarte na treningi piłkarskie. Jestem bardzo ciekaw, jeśli macie jakieś pomysły na dodatkowe nabory na początku sezonu, w trakcie sezonu, szukanie nowych zawodników, to proszę daj znać, napisz w komentarzu, jak to u was w klubie wygląda, jak wy sobie z tym radzicie, jak to organizujecie. Może też przetestujemy, bo po prostu cały czas szukamy więcej zawodników, żeby nie przegapić chłopaków, którzy mogliby porządnie grać w piłkę. Zajęcia 4-5-latków standardowo rozpoczęte berkiem i z tego co widzę, to berek cukierek. Dzisiaj jestem na treningu z moim starszym synem, z tym 5-latkiem. Właśnie wracamy po chorobach, po odpoczynku, po dłuższej przerwie. No i już na hali, no bo dla tych maluchów 4-5-latków jest zbyt zła pogoda. Cały czas pada mokro na boisku i zimno solidnie, więc dzisiaj do trenera Doriana na trening, na halę. A teraz po treningu piłkarskim przyjechaliśmy na park trampolin i na różne przeszkody też, i dzieciaki szaleją, żeby ruch był różnorodny bardzo.
bardzo ważna rzecz i to powtarzam zawsze rodzicom zawodników, którzy chodzą do mnie na treningi, że ten ruch musi być różnorodny, że trening piłkarski to za mało, że trzeba zapisać się na sporty uzupełniające inną aktywność sportową, trampoliny, basen, bieganie, rowery, judo, akrobatyka, tańce, po prostu inne zajęcia, które będą świetnym uzupełnieniem treningu i pomogą też naszym małym zawodnikom być lepszymi piłkarzami, a poza tym wpłyną pozytywnie na rozwój ruchowy dzieci. Cześć, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj już czwartek. Jestem właśnie na stadionie, przygotowuję się do treningu. Jeszcze pół godziny do rozpoczęcia, ale już sobie wszystko spokojnie rozkładam na boisku i przygotowuję. I dzisiaj przed południem zacząłem też pisać wpis na blog, mimo że dzisiaj czwartek, mam dzień opóźnienia, bo zawsze pojawia się w środę, ale wczoraj był taki luźniejszy dzień z rodzinką i dzisiaj robię wpis o małych grach. O małych grach, o swobodnej grze, o tym jak to planować przy najmłodszych zawodnikach. Przy najmłodszych zawodnikach, bo mam wrażenie, że jest to źle interpretowane i często widzę treningi, gdzie po prostu jest napisane na przykład w planie szkolenia 50% gry, to trenerzy robią 50%, ale gry swobodnej i pół treningu są jakieś ćwiczenia, zabawy, zadania, a drugie pół treningu po prostu dwie bramki, piłka i grajcie tak jak chcecie, gra swobodna. Moim zdaniem to powinno wyglądać troszkę inaczej. Jeśli jest 50% gier, to powinny być różne formy gier. Małe gry, gry na cztery bramki, gry 1-1 i w tym także gra swobodna, ale tylko jako jeden z elementów, a nie jako jedyny element. I o tym dzisiaj będzie wpis na blogu. Jeśli jeszcze go nie czytałeś, a oglądasz już vloga, to zapraszam na pndd.pl. Tam znajdziesz sobie szerszą wypowiedź na ten temat, jako słowo pisane, jako artykuł. Proste ćwiczenie, kwadrat, trzech zawodników, jedna piłka, podaję piłkę do kolegi i przebiegam na wolny bok. Zawsze piłkę z przyjęciem, można zrobić jakiś zwód, można zrobić 2-3 kontakty i biegnę na wolny bok. Na wolny bok zawsze szukam przestrzeni sobie. Hop, jest podanie i biegnę na wolny bok. To takie zadanie wprowadzające do dziadka ze zmianą boków, jeszcze bez przeciwnika, ale podają sobie zawodnicy piłkę i zmieniają bok na wolny. Hop. Jest percepcja, jest głowa w górze, jest ruch bez piłki, jest ruch po podaniu. Wszyscy cały czas się ruszają i przyjęcie, podanie piłki. I tak wygląda przygotowane pole do gry, do całego treningu. Mamy duże boisko z bramkami, piątkami, podzielone na trzy mniejsze. Rozłożone tutaj kwadraty na tą grę, a właściwie ćwiczenie 3-0 z podaniem i zmianą boku. A jeszcze tutaj na liniach bocznych są bramki mniejsze do małych gier, bo dzisiaj będą też gry na cztery bramki z obiegnięciem i na dwie bramki swobodne, mniejsze, przed taką dużą, swobodną grą. Także dużo różnorodnych zadań, ale jedno z drugim powiązane. Dzisiaj akurat pracujemy nad ruchem bez piłki, po prostu. Czyli po podaniu, żeby nikt nie stał w miejscu, tylko cały czas się ruszał, szukał sobie pozycji, szukał wolnej przestrzeni. Konkurs strzelecki, podanie do zawodnika stojącego w niebieskiej bramce i strzał na bramkę. Jak najszybciej. I tak robią, jak w kółeczko przechodzą. Podanie, strzał i zapachołek za bramkę. Podanie, strzał i jak najwięcej bramek trzeba zdobyć w jak najkrótszym czasie. I tu jest druga ekipa z drugiej strony boiska i tam trener liczy i są zawody między drużynami. Kto zdobędzie więcej bramek? Dwie małe gry 4-4. Tutaj na cztery bramki, jak na jedną bramkę strzeli, to drugą bramkę musi obiec. I wtedy jest gra przez chwilę 4-3, czyli dynamiczna w przewadze po prostu i trzeba to wykorzystać, a na drugim boisku są większe bramki i jest gra swobodna. I teraz czas już na 2012, drugi trening, ciemna noc, ale przy oświetleniu i tak idealnie widać. I dzisiaj mam taki trening, że mogę go zrobić na jednym boisku o rozmiarach 16x24 i wszystko się zmieści. Poza grą końcową, no bo później ustawię 2 albo 3 równoległe boiska, w zależności od tego ilu zawodników przyjdzie. I to pole środkowe, które tu jest przed nami sobie, czyli ta duża bramka, dwie małe bramki na boku, duża bramka po drugiej stronie i dwie małe bramki na boku. I to pole na środku ma właśnie 16 metrów szerokości, 24 metry długości. I na tym będzie cały trening. Tyle dzisiaj wystarczy. Będzie gra 1-1 w chaosie. Będzie gra 1-2, 1-3 bramki. To sobie przestawimy wtedy te bramki, które tutaj stoją. No i gry swobodne. Wtedy już będzie to boisko pierwsze, które jest rozłożone i tam drugie, powiedzmy, tak jak zawsze rozstawiam 3 równoległe boiska i będzie gra swobodna. Gra 1-1 w chaosie,
na 6 bramek, czyli mamy rozstawionych 6 bramek dookoła boiska i zawodnicy dobrani są w pary, rywalizują jeden na jeden. Jak któryś z nich strzeli bramkę, to jest zmiana ról. Tak, i zmiana ról, drugi bierze piłkę i gramy jeden na jeden dalej. I gramy 1 na 2, czyli atakujący z piłkami ruszają i strzelają na dwie małe bramki, a obrońcy, jeśli odbiorą piłkę, to strzelają tutaj na dużą bramkę, tylko tą żakową, 3 na 1,55 m. Brawo, Filip! I już jestem po treningu, w domu, wpis na temat małych gier dokończyłem i teraz chcę Ci go pokazać tutaj we vlogu, zachęcić Cię do przeczytania go, jeśli jeszcze go nie czytałeś, bo mam takie wrażenie, że wyszedł naprawdę fajny, merytoryczny wpis, dużo mięsa i ciekawe przemyślenia, ale to moje wrażenie, więc jeśli myślisz, że ten wpis jest konkretny i dobry, to daj znać, napisz mi w komentarzu, że naprawdę wyszedł mi z tego niezły artykuł. Też jestem po prostu ciekaw, czy to tylko moje odczucie czasem, jak zrobię coś super, czy jednak Wy, czy Ty jako widz mój i czytelnik też oceniasz to wysoko jako przydatne treści. Taka informacja zwrotna od Ciebie jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, bo wtedy wiem, czego robić więcej, co się przydaje i co się podoba przede wszystkim trenerom. Już jesteśmy na stronie PNDD, główna strona, dokopiemy się do najnowszych wpisów, są małe gry w treningu dzieci ze znakiem zapytania. Ze znakiem zapytania, chociaż no to nie powinno być pytanie. I teraz pokażę Ci, co tu w tym wpisie wyszło. Przejrzałem takie założenia pojawiające się w wielu, wielu programach szkolenia, gdzie dla najmłodszych grup skrzat i żaków 50% czasu treningu to gry. I teraz ja jako trener, jako prowadzący piłkę nożną dla dzieci.pl mam wrażenie, że to jest często bardzo źle interpretowane. Co prawda w nowszych materiałach PZPN-u jest już to lepiej rozpisane i tutaj poza tym, że 50% czasu gry, są też rozpisane jakie gry. Że gry w piłkę nożną, małe gry, w równowadze, w przewadze, mini turnieje, gry 1 na 1, inne małe gry i tak dalej. Jest to lepiej rozpisane, ale mam wrażenie, że większość trenerów te 50% traktuje jako grę swobodną, czyli robimy coś na treningu skrzatów zabawowo i 50% gra swobodna, robimy coś na treningu żaków w różnych formach i 50% gra swobodna. A moim zdaniem to nie tak powinno wyglądać, więc w tym wpisie pokazuję, jak to wygląda u mnie w skrzatach, żakach i orlikach, rozpisuję to dokładnie, opisuję też, jakie gry powinny wchodzić w skład tych 50% na treningu z dziećmi. I podaję dużo takich przykładowych gier. 1 na 1 gra, 3 na 0 gra, 3 na 1 plus bramkarz, gra falowa, gra 3 na 3 z obiegnięciem bramek i Liga Mistrzów. Tutaj można od 1 do 1 do 4 na 4 nawet sobie pograć, czy 3 na 3. I podsumowanie, czyli jak to powinno wszystko wyglądać. A te przemyślenia pojawiły się podczas pisania tego nowego e-booka, czyli 33 małe gry. Bo już nieraz tak się zastanawiałem właśnie, czy to nie wygląda nie do końca tak, jak powinno wyglądać. Bo wielu trenerów właśnie interpretuje takie rozpiski, takie założenia, takie plany treningowe, że skoro 50% gry, no to rzucamy piłkę, dwie bramki i po prostu sobie gramy swobodnie. Ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nawet w najmłodszych grupach, mimo że oni lubią grać swobodnie, no to trzeba po prostu też spędzić ten trening pożytecznie. Nie tylko na takiej kopaninie całkowicie swobodnej, chociaż to musi też być zawsze, ale potrzebne są też inne gry. I u mnie zresztą, tak jak piszę we wpisie, jeśli jesteś ciekaw, to zajrzyj tam, faworytem są wszelkiej maści gry 1 na 1 oraz gry 3 na 3 ze strefą strzału na 4 bramki po prostu, takie pochodne Funinio. Ale więcej na ten temat we wpisie i tam Cię odsyłam. A na dziś to już wszystko, lecę spać i widzimy się jutro, gdzie czeka mnie dużo, dużo pracy nad PNDD i nad nową publikacją właśnie nad tymi 33 małymi grami dla żaków i dla orlików. Tam będzie właśnie dużo takich gier i na utrzymanie, i z 4 bramkami, i sporadyczne, pojedyncze, 1 na 1, i różne gry falowe. Dużo małych gier właśnie dla żaków i dla orlików. Dla tych, którzy nie chcą po prostu pół treningu kopać się na dwie bramki w grze swobodnej, tylko chcą dać dzieciom coś więcej i wykorzystać fajne gry do rozwoju ich umiejętności. Do zobaczenia jutro.
Cześć, witam ponownie. Dzisiaj już piątek i tak jak widzisz za mną rozstawione są gąbki, moje mini pudełkowe studio do nagrań. Także siadam dzisiaj do nagrania podcastu. Miałem 2 tygodnie przerwy spowodowane wyjazdami, zabieganiem i wieloma innymi ważnymi sprawami, więc 2 tygodnie podcast się nie ukazywał, ale już dzisiaj ukaże się 8. odcinek, w którym będę mówił o prostocie. O prostocie przy planowaniu treningów, przy prowadzeniu treningów, przy dobieraniu środków treningowych oraz przy minimalnej ilości środków treningowych, jakie są nam potrzebne w danej jednostce treningowej, bo tak naprawdę u mnie w skrzatach, żakach, orlikach różnie to bywa, ale jest to od 5 do 7 środków treningowych maksymalnie, zazwyczaj 6 ta środkowa ilość w tym naszym zakresie. Mniej więcej 6 środków treningowych i dzisiaj będę mówił właśnie o prostocie w treningu dzieci. Oczywiście zapraszam do odsłuchania podcastu, gdzie będziesz mógł więcej na ten temat posłuchać, a dzisiaj poza tym, że nagrywam podcast i go publikuję też, to wcześniej siedziałem bardzo dużo nad publikacją 33 małe gry, nową publikacją, która wychodzi już za kilka dni, 13 listopada jest premiera i później Ci pokażę jeszcze, co tam do tej pory robiliśmy, jak to będzie wyglądało, bo teraz już biorę się za nagrywanie, a te fragmenty mojej pracy pokażę troszkę później. Jeszcze raz pokażę Ci, z czego składa się moje domowe studio do nagrywania podcastów. Jest to zwykły telefon w takim pudełku z gąbką. Tutaj mam mini ściągę w postaci mapy myśli, o czym chcę powiedzieć. Jest też zegarek, gdzie puszczę stoper, żeby zmieścić się w tych 13-14 minutach, które każdy odcinek ma. No i po prostu siadam do nagrywania. Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i witam Cię serdecznie w podcaście Piłkarskie Początki. Jest to podcast dla trenerów piłki nożnej pracujących z najmłodszymi dziećmi. I jeszcze pokażę Ci dwie, a właściwie 3 rzeczy na komputerze szybciutko. Pierwsza z nich to właśnie ilustracje do nowej publikacji. Stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie przedstawienie gry na 2 ilustracjach, czyli tutaj na przykład przebieg, gdy grają na utrzymanie i co się dzieje, jak zachowują się zawodnicy po odzyskaniu piłki, po stracie piłki i po przeniesieniu pola gry na drugą stronę. Albo tutaj po prostu na przykład ustawienie wyjściowe, w jakich strefach, jak są ustawieni zawodnicy i tutaj jaki ruch muszą wykonać, jak kończy się ta gra. Oczywiście to dopiero wersja robocza, jeszcze szczegóły będziemy dopinać i wygląd całego e-booka będziemy dopinać na ostatnie dni przed premierą, czyli już za chwilę, jutro, pojutrze, najbliższe 3 dni. Kolejna rzecz to są efekty sesji zdjęciowej z wszystkimi trenerami, czyli mamy wszyscy takie same zdjęcia, żeby móc wstawić na stronę internetową i też mamy zdjęcie grupowe, które też promuje klub i wygląda ono tak, więc wszyscy w identycznych strojach, cała ekipa, nie ma tylko jednego trenera od nas, Michała, bo ma akurat złamaną nogę, kontuzjowany, więc niestety nie dotarł. I jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj robiłem, czyli nowy odcinek podcastu Piłkarskie Początki. Jest już 8. odcinek, 8, tak jak widzisz tutaj, i mówię o prostocie, czyli jednym z elementów efektywnego treningu. I to tak naprawdę tyle na dzisiaj. Był podcast, była praca nad nowym e-bookiem, są zdjęcia od fotografa i robiłem jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy. Być może jeszcze wieczorkiem napiszę kilka opisów do małych gier, jeśli nie, to już zrobię to jutro. I też mam jeszcze parę spraw do napisania na grupie w roczniku 2010 a propos najbliższych turniejów, treningów i kilku spraw organizacyjnych. Czyli na dzisiaj to wszystko i widzimy się kolejnego dnia. Cześć, dzisiaj niedziela, długi weekend, 6:40 rano, ale długi weekend nie dla trenera, my jedziemy na turniej do Nakła. Pomachać do kamery, wyjeżdżamy do Nakła. Wyjeżdżamy do Nakła. Dziękuję.
dłuższa przerwa na turnieju, wyszliśmy sobie się przewietrzyć, ubraliśmy kurtki i czapki i po prostu chwilę świeżego powietrza łapiemy, żeby mózgi się i ciała dotleniły. Pomachajcie chłopaki do kamery. Będziecie na vlogu, będzie można na YouTubie zobaczyć. Drugie pytanie. Na jakim stadionie rozgrywa swoje mecze Real Madryt? A. Vicente Calderón. B. Camp Nou. C. Santiago Bernabeu. Odpowiedź? Santiago? Dobrze, okej. Okay. Pomachać. Turniej z 2010 już zakończony. Chłopcy naprawdę mega pograli, naprawdę super, super. Krótko od bramki zaczynaliśmy, akcje wychodziły, mieli po prostu dzień konia, wszystko wyszło. Wygrali 9 na 10 meczy, także było super, naprawdę wychodziło niesamowicie. A teraz już zostałem druga połowa dnia na turnieju z rocznikiem 2012 i będziemy siedzieć do 19 gdzieś myślę na hali. Także dużo grania, cały dzień dla mnie intensywny. Sposób bronienia rzutów karnych zapoczątkowanego przez Jerzego Dudka podczas finału Ligi Mistrzów to tak zwane Dudek Chance, Dudek Dance czy Dudek Benz? Michał? Dudek Dance, tak. Najpierw był quiz piłkarski, a teraz gramy w jęgę. Po kolei wyciągamy i układamy wieże. Przerwy są dosyć długie na turnieju, po pół godzinki czasem. Wcześniej mieliśmy pół godzinki, teraz mamy pół godzinki, a później już będą 15-minutowe, ale te dłuższe przerwy trzeba sobie aktywnie spędzić po prostu, aktywnie spędzić na różnych zadaniach. I teraz akurat gramy sobie w jęgę. Próbuj. Liczymy. 19. Dobra, 19. I następna osoba bierze. Kto będzie miał najwięcej? Na razie Franek prowadzi, 22 miał. Brawo, brawo! Już po turniejach, godzina, czekaj, niech spojrzę, 19.20, także cały dzień, o 6 wstałem, o 7 rano wyjechałem, o 19.30 kończę, więc o 21 będę w domu. Gruby dzień, było wesoło, tutaj w 2.12 nam nie poszło, nie wygraliśmy nawet jednego meczu, ale były wyrównane mecze, było dużo goli, w każdym meczu strzelali gole, więc tylko się cieszyć. A wyniki jeszcze przyjdą. Wyniki przyjdą, zaczynamy pracę dopiero do początki drogi, początek drogi piłkarskiej, było naprawdę dobrze. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga, bo w tym to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem.